Jaka poczta? Ja się fajczę. Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was u Madi, w czwartym odcinku Madi. Tak, witamy, witamy. Słuchajcie, poranek nas zastał taki dość brzydki, pada deszcz. No mamy w dalszym ciągu zimę, jeszcze patrzyłam właśnie przed nagraniem, ile tej zimy nam zostało, jeszcze cały tydzień, więc no jeszcze chwilę się tutaj pomęczymy, a mówię o tym dlatego, że właśnie pisaliście mi, że na przykład lilie można znaleźć w lecie i tak dalej, więc co do tych roślinek, to co do tej lilii, do lwiej paszczy, musimy się z tym jeszcze chwileczkę wstrzymać i poczekać do tych takich cieplejszych pór roku. No a wy kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? I Madi, słuchajcie, sobie wstaje. Jest niedziela, jest 5:24. Była dyskusja, słuchajcie, na temat naszych tutaj panów. Kasyn wam się bardzo spodobał, Tiago jakby też, a o Justynie pisaliście, że on taki trochę Julian, że ten, więc może jeszcze trzeci jakiś pan, to jeszcze może, wiecie, jeszcze po prostu ktoś się inny pojawi, zjawi, napatoczy, no zobaczymy. I tak, co do simów, bo widziałam, że udostępniliście dużo simów, dziękuję bardzo, więc pomyślałam sobie, że też to będzie dobra okazja, żeby zrobić live'a z Madi. I tutaj z Madi sobie będziemy live'ować. Myślę, że może w weekend, sobota, niedziela, zobaczymy. Jeszcze też nie wiem, czy ten odcinek wejdzie w piątek, czy wejdzie w sobotę, zobaczę też jeszcze, ale live ma bardzo możliwe, że się pojawi też. I właśnie powprowadzamy sobie waszych simów i tak poogarniamy. Ja tutaj troszeczkę simów wprowadziłam. Wprowadziłam też simkę Kasi z jej serii Milky Way, więc też chciałabym tę simkę poznać. I właśnie taki jest plan na ten odcinek, że będziemy sobie troszeczkę tutaj te znajomości zawierać. Póki mamy tę zimę, to myślę, że by właśnie troszeczkę te znajomości naszej Madi tutaj ogarnąć właśnie z chłopakami, niech ona ich poznaje, no i też właśnie z simkami, na przykład z simką Kasi, żeby też się zapoznała, bym chciała. Dobra, wiesz co, zrób pranie, włóż do pralki. Dzisiaj wiem, że jest niedziela, ale chyba się weźmiesz za sprzątanie, wiesz? Jej to w ogóle przydałby się, słuchajcie, ten... Taki ten odkurzacz, żeby sobie mogła tutaj odkurzać, bo na dole mamy, chyba że kupimy jej drugi odkurzacz na górę, ale to będzie troszeczkę bez sensu, bo no tu jest ten podest, więc wiecie. Czekajcie, może ja jej kupię odkurzacz. Dobra, mamy odkurzacz i co, odkurzaj dookoła, czy odkurzysz te nasze króliki? Poodkurzaj, bo wiecie co, kupiłam jej, nie no, gdzie ty leziesz, tutaj odkurzaj. Chodź tu, zapraszam. Poznikiem. Zrobiłaś pranie? Miałaś zrobić pranie. Tak, i ogólnie wypadałoby chyba tutaj poodkurzać dookoła. Patrzę, że latają te takie kulki z kurzu. No, także tak. Madi dzisiaj, słuchajcie, zaczyna dzień tak bardzo pracowicie. Tutaj mamy nasze kurki. O, tutaj ten, patrzę, że strzeliło coś. Tak, pisaliście imiona dla kolejnych kurek, więc jak one tylko dorosną, to nadamy im te imiona, chociaż w sumie można i teraz im nadać, co nie? Dobra, ale będziemy musieli im rozsypać na pewno karmę. Dobra, czy wstawiłaś to pranie? Jeszcze masz na górze tutaj, wiesz, zrób pranie, włóż do pralki, tak. Pisaliście mi też, że z kompozycji kwiatowych, jeżeli chodzi, bo ja mówiłam, że z przebiśniegów nie możemy zrobić i tak dalej, to powiedzieliście mi, że jeżeli będziemy mieli większe umiejętności, to będziemy mogli to zrobić, więc całkiem logiczne, jakby nie domyśliłam się. Patrzcie, pioruny nam pozastrzeliwały. No ale dobra. Wiesz co, Madi, ty tak paradujesz, ty byś się, wiesz co, byś ty się ubrała trochę tak, wiesz, cieplej, bo jakby nie jest jeszcze tak, wiesz, nie ma takiej pogody, żeby aż tak się rozbierać. Dobra, rozrzucimy karmy w okolicy. Rozrzucimy. I tutaj z kurkami troszeczkę się pozajmujemy też za chwilę. Tutaj nasze, jak tam? No, sprzedaj wszystko, mamy tutaj też rzeczy. Dlatego, że chciała się, żeby ona właśnie te kompozycje kwiatowe cały czas ćwiczyła, no bo właśnie, no musimy to nabijać, no musimy, no. Dobra, pada deszcz, ale jej dałam, żeby ona układała taką pozycję, bo tutaj, wiecie, a nie, ten daszek nasz trochę średni jest. No dobra, nieważne. Mamy trzeci poziom układania kompozycji z kwiatów. O, śnieżynek i krokusów. Kompozycją zapach śnieżynek i krokusów. Dobrze, krokusy mamy tutaj posadzone gdzieś tutaj, więc jeszcze nam nie wyrosły, ale dobra. Będziemy już mogli z nich robić. Tylko uczę, ciekawe, od którego poziomu są te przebiśniegi, żeby właśnie ten...
żeby właśnie z nich robić. Mamy ich 27. Też pisaliście mi, że im będziemy mieli większe umiejętności z tych kompozycji kwiatowych, tym też droższe będą nasze te kompozycje, te bukiety sprzedawały się, będą drożej na tym stoisku, więc okej. Jaka jakość? Kiepska. No, także właśnie. Także właśnie, dobra, wiesz co? Stwórz kompozycję. Co my mamy jeszcze? Te przebiśniki, no i te ostrokrzewy tylko, kurczę. Wszystko. No, letni poranek, chryzantema. Tu za zero, tylko ostrokrzew. Dobra, wiesz co? Na razie sobie zostawimy. Mamy dwa. Chodź jeszcze zrobisz haftuj ze wzoru, proste. Może mała obręcz, to będzie szybciej. I sobie coś tu zrobisz, no i byśmy też poszli trochę posprzedawać, ale też ja bym chciała właśnie się spotkać właśnie z tym naszym, słuchajcie, kasenem. Chciałabym go poznać trochę bardziej. Dziecię wyspy, może nas zaprosi na Sulani na wakacje, słuchajcie, ja nie wiem, ale byłoby miło. No, haftowanka też mamy już drugi poziom, więc też fajnie, fajnie. No, i mamy godzinę 15, więc fajnie by było czekać. Ciekawa jestem właśnie, jak ten nasz... Czy on będzie chciał się w ogóle z nami, jakby może się spróbujemy z nim umówić, czy coś? Wyślij flirciarskiego SMS-a, ulala. Dobra, Maddy, wiesz co? Może byś już skończyła powoli ten hafty. Może pójdziemy do Kasi, słuchajcie, pójdziemy do Kasi, do jej simeczki. Bo ona też mieszka, słuchajcie, tutaj w... Wow, tęcza, patrzcie. Dwie tęcze, wow. Jak ładnie. Kasia mieszka gdzieś tam. O, tutaj chyba nawet... Także tak. Wow. Pięknie. Tartosa nas nie przestanie zaskakiwać. Maddy słucha jakiejś muzy. Ma kalosze, czyli w sam raz na taką pogodę. No w sumie przestało padać. O, zajac. Tupu tup. Sobie idę. O, i piesa nasz tutaj. O, moi drodzy, moi mili, tu mieszka Kasia. Tutaj też dałam restaurację, tu dałam też jakiś bar. Czekajcie, czy ja kogoś jeszcze tu wprowadziłam do tego miasteczka? Chyba z waszych simów to nie w tym miasteczku, ale tak. A tutaj zostawiłam pustą parcelę, bo tutaj będzie nasza kwiaciarnia. Także dobra, chodźcie do Kasi, może jest w domu. Chodźmy same na razie, tak. Tak, gdzie wlazła. O, tu patrzę, że jest piesek chyba Kasi. Tak, przyjazne powitanie. Patrzcie, taki domek jej dałam. Myślę, że bardzo urokliwy. Zapukaj do drzwi. Mam nadzieję, że jest ona w domu. I tu jest jeszcze chyba kotek. Tak, dobrze. Przyjazne powitanie dla kotka też daj. Tapi. No, one pewnie są szczeniętami i kociakami, więc nie mogą wejść do chaty, a Katarzyna po prostu zostawiła ich tu na pastwę losu. Tak, Dobek myślę, że tak pasuje do tartu. O, jest w chacie, dobrze. Hej moja droga, hej Skyla, przyjazne zapoznanie. Dobra, to jest kotem, dobra, zostaw tego kota. Weźmiemy te koty i psy, wniesiemy tu do środka, żeby ten... O, żarcie robi, no wie czego my potrzebujemy, słuchajcie, wie czego oczekujemy na przyjście, wie czego, tak, co lubimy najbardziej. O, matko bosko. Hejo. No, cześć. Tak, więc tutaj zasłyszane plotki, dawaj. Chciałabym, żeby one były... dziel się, rzucaj konfetti, możesz rzucać jakieś święto, mamę. Chciałabym, żeby one były takie najlepszymi przyjaciółkami, takimi, wiecie, że naprawdę będą takie, wiecie, co chodzi. Chciałabym, żeby te simeczki były, no, że miały takie relacje naprawdę bliskie, a tutaj się przyjrzeć, proszę, można w simce naszej Katarzyny, która jest w serii Milky Way, więc zapraszam was do Kasi na kanał, sobie obejrzyjcie, zobaczcie, bo też super seria, też taka cukierkowa, więc jak lubicie Maddy, to powinna wam się też spodobać ta seria. Zapytaj, jak minął dzień, no, weźmiemy może Poznaj, zobaczymy, jakie ma cechy, Poznaj, o, proszę bardzo. No, także dziewczyny myślę, że tak sobie przypadną do gustu. Co prawda mówiłam, że wszystko będzie tak przypadkowo, w sensie, że będę chciała tych waszych simów gdzieś tam w świecie spotkać, ale tutaj z Kasi simeczką tak chciałam gdzieś się bardziej już tak na pewniaka spotkać, bo chcę, żeby one właśnie sobie budowały relacje, co nie? Żeby było ten... O, tu kopka. Ona by się przydała. Podnieś. Nam by się przydała. Przydałaby nam się. Mamy z nią już jakieś odczucia, patrzcie. Uczucia do Simki imieniu Skyla. Okej. Okay. Dobra, pogadali. I 18 się zrobiła. A ty teraz będziesz śmierdziała. Idziesz jeszcze po kopkę. Hi. Dobrze.
Przyda nam się do nawożenia. Dobra, wiesz co, weź tutaj może herbę, byś tutaj możesz herbatkę podać? Czy to nie jest taki czajniczek do herbatki? Nie, to chyba jakiś oszukany. Tu na górze co mamy? Na górze mamy sypialnię, mamy wannę, tutaj dla tych. Dobra, wiesz co, weź ty tego kota, weź go, pogłaszcz, nie. On da ci się podnieść, może byśmy go wnieśli do domu, żeby nam tutaj nie padł. Dobra, wnieśliśmy zwierzaczki i damy tutaj napełni miskę. Także Kasiu, zadbaliśmy o twoje zwierzaki, więc nie martw się, wszystko będzie dobrze. Nie. Dobra, pogadajmy jeszcze z nią chwilę i zwijamy do domu, bo chce nam się sikać, chce nam się umyć i jest już w ogóle 20, więc jakby jeszcze minutkę posiedzimy, pogadamy. Zapoznaliśmy się, to najważniejsze. Mamy ją tutaj, o, proszę bardzo, o tu. Więc będziemy się... Nie lubi koloru żółtego, o, proszę bardzo, a to ciekawostka. Wyraź dziękczynienie, no, także tak. Ale patrzcie, że dziewczyny musiały do siebie bardzo przypaść sobie do gustu, bo już są przyjaciółkami, więc widzicie, to tak jakby, o matko, matko, matko. Więc fajnie, dobra, skorzystaj, weź prysznic i chodź sobie, weźmiesz jakieś resztki, bo coś tutaj masz. No nic, jutro jest poniedziałek, więc jutro ruszamy, słuchajcie, z naszym targiem, lecimy sprzedawać rzeczy. No i może się spotkamy z tym naszym ostatnim tutaj panem, czyli z Kasenem. Dobrze, i pospaliśmy sobie troszeczkę dłużej, ona do 8 pospała, ale wiecie, nie budziłam jej, chciałam, żeby się po prostu dziewczyna nam wyspała. No okej, czy coś potrzebujesz? Może jakieś śniadanie? Myślę, że możesz sobie zrobić, wiesz co, zjedz śniadanie, na przykład naleśnika, o, sobie zjedz. Tutaj zwierzaki nasze śpią, jakby pogoda nas nie rozpieszcza cały czas, jest tak, no, tak średnio bym powiedziała, tak średnio. Teraz mamy burzę jeszcze dodatkowo. Musimy też chyba zbierz jajka, posprzątaj kurnik, to też to się za to weźmiemy. I słaba pogoda jest, słuchajcie, na sprzedawanie, jakby... bo jakby ustać w taką pogodę może zaraz przestanie, zobaczymy. Co dodatkowo, wiecie co, teraz sobie pomyślałam, co ty robisz? Jesteś w pomieszczeniu, dziewczyno. No i pomyślałam sobie, że fajnie by było postawić taką parcelę tutaj publiczną. Nie, może niekoniecznie na Tartosie, ale gdzieś tam, nie wiem, w którymś z miasteczek. No o co ci chodzi? Jesteś w pomieszczeniu. Halo. Jesteś w pomieszczeniu. No, takie targowisko jakby, wiecie o co chodzi, że po prostu to będzie miejsce, gdzie będą simowie sobie sprzedawać. Poustawiamy różne te takie właśnie o te stoiska i właśnie tam myślę, że simowie będą przychodzić i sprzedawać swoje rzeczy, tak mi się wydaje, że tak to działa. No ale no, także to też jest jakiś pomysł, żeby to na live ogarnąć, więc spróbujemy to zrobić, bo będzie takie po prostu miejsce miała nasza Maddie, gdzie będzie tam jeździła i będzie tam sprzedawała po prostu te swoje rzeczy. No oczywiście też będziemy to robić na różnych innych miejscach, ale też właśnie głównie tam. Także no, dobra, ty będziesz sobie zjadać, więc sobie zjadaj to śniadanko. Czwarty poziom gotowania, fajnie, fajnie. Więc sobie zjedz. O, ubrania się nam uprały, więc też przeniesiemy zaraz do tej, do suszarki. No, a koteczki i pieseczki się boją tej burzy, dlatego mają pewnie pomarańczowe, bo tak to wszystko inne mają zrobione. No dobra. Dobra, byliśmy z tej wierzbowej zatorce. Teraz może pojedziemy sobie do Oazy Zdrój. Matko Święta, jak ja tam dawno nie byłam ze swoimi simami. Więc jedźmy do Oazy Zdrój i tam spróbujemy pohandlować. Może tam nie ma burzy. No, od razu lepiej, słuchajcie, od razu lepiej. Patrzcie, jaki tu jest fajny park dla dzieciaków bardziej. Patrzę, że tu jest jeszcze jest jakaś simka, tu są te, no fajnie. Tu jest do graffiti chyba, tak, do muralu. Tak, i może byś, wiesz co, umieściła w świecie, tylko tak, może tutaj? Podejdź tutaj. Chodź, o, jakaś simeczka ciekawa, a, rowerem, no tak. No tak, ona wszędzie jakby rowerem jeździ. Ona jest naprawdę fajna, no ja wiem, Tiago, thanks you, dobrze. Myślę, że umieść w świecie, tak jest. Pięknie. Dobra, i tak. Co?
A co, a my nie mamy nic w środku pewnie. Dobra, już wiem, już wiem. Już wiem, o co chodzi. Dobra, wyłóż towar na stoisku. Wyłóż, zobaczymy, co tam wyłożysz. Okej. I wiesz co, obsługuj stoisko. I wiesz co, rozpocznij sprzedaż. Patrzę, że już nam się jeden bukiet zepsuł, ale ostatnio też sprzedaliśmy taki bukiet. I robimy na 300. Oni się nie obrażają, oni to kupują, więc jakby nie będziemy tutaj się z tym martwić. Mam nadzieję tylko, że dzisiaj nam nikt tutaj nie padnie na odcinku, ale nie jest zimno, więc może nikt nie padnie, słuchajcie. Dobra, zapraszam panią. Pani wciąż. Pani się nazywa Pani Bella! Pani Bella, jaki... Wow! Pani Bella. Będzie mała Bella albo mały Mortimer. Jakby przyjazne powitanie, jakby zabawne powitanie może też być. Wiecie, nie będziemy ich namawiać, nie będziemy ich nagabywać. Jak będą chcieli, sobie kupią. Sami panowie do nas przychodzą. Proszę, pięknie. 129. 192, przepraszam. Potrzebny nam jest hajsys. Proszę kupić kiepską jakość, bo co ja z tym zrobię? Proszę kupić. A ty co, co? Dziwne, że nie ma naszego ulubionego... Jak on tam był? Jak on tam? Hektora. O, może... Ale wiecie, nie mówmy hop, bo może jeszcze się pojawić. Także tutaj wiecie, to bardzo możliwe. Nasz Hektor w każdym odcinku jest, bywa. O, patrzcie, ktoś idzie, jakieś panie idą. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, proszę kupić ten zdechły, bo co ja z nim zrobię? No proszę kupić, niżej dam. Zadowolona, very, very much, proszę kupić. O, kupiła, co kupiła? Przybiśniaka kupiła. No i dobrze, świeże kwiaty w domu, zawsze spoko. Tu jedzie jakaś szalona na rowerze, patrzcie. Agata leci na rowerku. No pani się tak nie przygląda, pani kupuje, pani Margaret, to piękne rzeczy są. Ten jak nas tu zagaduje, patrzcie go. No. 8. Dobra, ważne, że się sprzedało. I tak to takiej jakości, że w sumie się nie dziwię. Ten... O, a pan to kto? Pan to kto? Juan! Juan. Powitaj tego Juana. Juan Miguel? Jeja, ale pan ciekaw. Dzisiaj dzień rabatów, nie? Tak? No to... Ale my nie mamy rabatów. My nie mamy! Nas to święto nie obowiązuje. No proszę kupić ten haftowany wzór. Patrzcie, jaki piękny. Pani Nancy lubi takie na kominku se postawić. A dobra, już się sprzedaż zakończyła. Dobra, to włóż towar... Włóż do środka, tak. Dawaj. Chowaj. I to schowaj do wyposażenia. Było miło. Możesz jeszcze z tym... O, zapytaj go o hobby na przykład. No dawaj. Tutaj takie kółeczko się zrobiło, słuchajcie. Kółeczko. Dobra, wiesz co, weź do tego Kasena i może zaproś, żeby przyszedł tutaj, co? O, tu patrzę, dzieciaki też się bawią. O, jest, czekajcie, widzę jego koszul. Przyjechał na rowerze. No to w sumie do nas pasuje, jak jeździ na rowerze, słuchajcie. Tak jak my. Dobra, chodź tu do niego, zapytaj go, jak minął dzień. Nie pij wody, chodź tu. Jakby mógłbyś, tak jakby, wiesz, mógłbyś zejść z tego roweru, jakby, wiesz, jakby... Jakby wcale to nie byłoby najgorzej, jakbyś z niego zeszedł. A, ty też. A, ty jeszcze. Okej, okay, dobrali się, jakby patrzcie. Mają takie same kaski, więc ona na rowerze, on na rowerze. Historia romantyczna bardzo, więc myślę, że sam raz. On zszedł już z roweru, a ona zejdzie. Co ty taki jesteś? Jakiś smutny, nudny, czy co? A, rozmawiaj o znudzeniu, także jest znudzone. Myślę, że cię odnudzimy, mam nadzieję. Ach, myślałam, że to Hektor, już chciałam krzyczeć. Witaj, przyjacielu, ale to nie on. Dziecię oceanu. Widzicie, on jest na pewno z Sulani. Myślę, że na bank jest z Sulani, a więc niewykluczone, że na przykład jakbyśmy się tutaj akurat z nim związali, to żebyśmy na przykład... Zostaw ten rower, nigdzie nie jedziesz. Halo, kolego. Gdzie idziesz? Nie odjeżdżaj, halo, stary. No gdzież ty? Gdzie ty jedziesz? Gdzie jedziesz? Gdzie? Come back, come back. On nie chce z nami rozmawiać, czy śmierdzimy? O, Tiago do nas dzwoni. Dobrze cię słyszeć, Madison. Chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem Liliana to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciółka? Jako przyjaciółka? Jako przyjaciółka. Nie radzę. Jesteśmy okropni. Okropni jesteśmy, naprawdę. Goń go. Chociaż sami się tutaj z Kasenem szlejamy, a odradzamy Tiago, żeby jakieś znajomości zawierał. To jest bardzo złe, bardzo złe. Tak nie robi się, nie powinno tak się robić. Wow, jak fajnie. Ui, czekajcie, zrobię zdjęcie. Tylko, że on... No, on jest taki bardzo, bardzo... Very much rozbudowany tutaj taki, wiecie. Dobrze. Dobrze, jest fotka. Fajnie. No! Jest to ciekawy sim i warty jakby... Ktoś tam w gaciach chodzi, a to...
Mira, dobra. Dobra, myślę, że czas się pożegnać. Jakby jesteśmy już na dobrej drodze z nim. Bardzo dobrze się jakby z nim nam rozmawia. Więc okej. No Justina myślę, że na razie sobie odpuścimy, tak jak mówiliście, żeby właśnie może on jest bardzo podobny do naszego Juliana, to żeby też tak nie powielać tego, co nie? Więc może znajdziemy któregoś innego O! Prawie... Przejechało auto. Okej, mamy ranek i mamy krokusy. Zebraliśmy krokusy z naszego ogrodu, więc zrobimy z nich, słuchajcie, kompozycję kwiat... Sorry, hobby! Zrobimy z nich kompozycję sobie, no. Mamy w ogóle wtorek i piąte rano, trochę ciemno jeszcze jest, ale nie pada w końcu, także jest nawet w miarę ciepło, więc może dzisiaj pojedziemy sobie sprzedawać rzeczy właśnie na Tartosie, tutaj naszym ryneczku, bo czemu by nie? No ale też myślę, że mogliby się tutaj z Tiago, myślę, że możemy mu wysłać SMS-a, zobaczyć, oj, a psik, coś tam, co tam u niego i tak dalej. Więc ale chciałabym właśnie na początek, żeby ona troszeczkę tutaj jednak te umiejętności, tutaj co do tej aspiracji, no mamy jeszcze dwie te, ale tutaj możemy zbierać cały czas, ale nie mamy, żeby odchwaszczać czy podlewać, więc na razie nam się to nie zatrybi. A te roślinki tutaj to wiosna, więc dopiero będą nam kwitły za jakiś czas, więc dobrze, robimy z krokusów tutaj piękny bukiecik. Opatrzcie, stwórz bukiet weselny. Może spróbujemy z tego krokusu stworzyć też bukiet weselny. Ciekawe, czy będziemy mogli go sprzedać i będzie jej to rosło jako kompozycję? Tak, jako kompozycję. No okej, okay. No to ciekawe. Jaki śliczny. Dobra, schowajmy go. Wiesz co, nasyp może dla zwierzaków jedzonka, zanim wyjdziesz. Napełnij tu miskę. Myślę, że tutaj też możesz rozrzucać karmę i zbierz jajka. O, i możemy też odchwaszczać, więc też to zrobimy. Jak tu szybko w ogóle ja zbieram i zaraz na drugi dzień jest znowu jakby plon do zebrania. Więc to ogarniemy i słuchajcie, idziemy na Tartosę, na ryneczek i sobie będziemy sprzedawać rzeczy, więc tak. O my gosh, co tu się wyprawia? Jaki pożar? No zadzwoń na straż, zadzwoń. Podejdź. Wypad. Panie strażak, pan nas ratuje, bo my się spalimy. Spalimy się, no szkurde bele. No na co ty wąchasz? No gaś mnie. A pan co? Jaka poczta, ja się fajczę. Jeny. Proszę mi tu ugasić, chałupa mi się z tym. Pięknie, super. Dzięki strażaki, dzięki. Świetnie. 210, oto mnie uraczyli. No ale zadowolę. Matyldo. Weź chodź tu. Pff. Lekka kraksa można by rzec. Osmalenie, no co? Sprzątnij podłogę, czy da to się w ogóle sprzątnąć? Tutaj zrobimy zamień, co nie? Tutaj był jakiś dywanik chyba, tak? Takie, słuchajcie, atrakcje z samego rana. O, korci mnie, żeby trochę pomyśleć. Nie, wiesz co, miałam pożar. Taka lekka kraksa. Muszę iść posprzedawać trochę rzeczy, bo teraz jestem właśnie przez to w tyle. A, no i póki nas stać, to płacimy te rachunki. Oczywiście, możesz sobie przyjść, ale my cię zabierzemy razem na targ. O, pięknie pani od razu wskakuje w strój. No, pięknie. Patrzcie, jak ślicznie wygląda. O, piękna jest. Śliczna. Ten aparat na zębach też uroczy. No dobra, to ty jak chcesz, to się opalaj. Jest zimno, więc tak jakby może słońce cię lepiej weźmie, nie wiem. Ale my idziemy do roboty, bo my mamy tu robotę, więc idź tutaj. Kto tu sprzedaje? Fajs. Tiaga nie ma? Nie ma. Chyba, że jest w jakimś innej budzie siedzi. Ona niech się relaksuje, jak ma ochotę, a my idziemy sobie tutaj, słuchajcie, sprzedawać, bo my wiecie, robota. A, my jesteśmy głodni w ogóle, to może zjemy, co? Zamów jedzenie, weź sobie światowej sławy tartę, o, sobie zjedz, zanim zaczniesz sprzedawać i siku ci się chce, to ja nie zauważyłam, jak wychodziliśmy z domu. Ale fajnie, że tutaj właśnie można tutaj sobie takie słodkości zamówić, nie? Nie też, że tam są jakieś dziwne jedzonka z tyłka, tylko właśnie takie tematycznie do tego stoiska jakby. Fajnie. Dobra. Chodź, idziemy robić naszemu koledze drogiemu tutaj konkurencję. A tego bukietu my chyba... Rozpocznij rzut bukietem. Trzymaj bukiet. Nie możemy go sprzedać, więc sprzedamy go w ten sposób. No dobra. Wyłóż towar na stoisku. Myślałam, że będziemy mogli je sprzedawać normalnie.
O, to wiesz co, jak masz tak mało, to jeszcze może przebiśniegi byś wyjęła też. Wyłóż towar. O, pięknie. Obsługuj stoisko. O, jest nasza stała klientka, bo patrzę, że już się kończy nam czas, a słuchajcie, nikt nic nie kupił. I siku nam się chce. O, kupiła. Co kupiłaś? Bukiet. No i dobrze, przynajmniej nam się nie zmarnuje. No dobra, ale my żeśmy... Czekaj, to już jak tam idziesz do siku, no to wiesz co, no, włóż towar, wyczyść stoisko i schowaj go do wyposażenia. No dzisiejsza sprzedaż nie była zbyt dobra, więc spadamy tutaj na tą parcelę publiczną i sobie tutaj skorzystamy z łazienki. A co prawda jest teraz nawet ciepło, więc można byłoby... Tu jest ogólnie bar, patrzcie, bar. Można sobie potańczyć i ten. Tu jest takie stoisko, tylko patrzę, że jest zamknięte. A tutaj można sobie kupić jakieś zapasy na plażę. Tu można się tak zrelaksować, proszę bardzo, takie coś. No to stoisko ciekawe, czy się otworzy, czy będzie zamknięte, no ale dobra. Jesteś w tym, w toilet? A, dopiero jedziesz do toilet. Nie wiem, gdzie Skyla, chyba już jej tutaj nie ma, bo jej nie widać. Więc sobie może gdzieś już, wiecie. Sobie poszła do domku. My możemy sobie wznieść toast? Nie. Ciekawe, tu możemy coś. No dobra, sikaj, sikaj. Po rozmowie z tobą stwierdzam, że lepiej będzie, jeśli Liana i ja więcej się nie spotkamy. Dzięki za radę. Jakby no problem, no problem. Może my byśmy się w końcu z Tiago spotkali? Przydałoby się. No i dobra, jesteśmy w domu. Patrzcie, jak pięknie. Przynajmniej teraz jest pięknie. Przynajmniej nie pada, nie ma burzy, jest zachód, pięknie. Dobra, co my tutaj mamy? Możemy coś tutaj zrobić? Możemy co? Zbierz cały plon, a nie możemy nic jakby jakiegoś, nie wiem, odchwaszczać czy coś. Został nam jeden raz odchwaścić, żeby osiągnąć etap, więc no. A później możemy sobie zjeść jakąś kolację, na przykład sałatkę ogrodową. Myślę, że możemy sobie zjeść. No, a tutaj jakieś jajka mamy, to możemy schować. No, te kwiaty, co tutaj mamy, na razie nie sprzedajemy. Może w końcu nam się zdobędzie ten na kolejny poziom. Zobaczmy w ogóle, jakie mamy umiejętności, na jakich poziomach. A więc tak, gotowanie, dobrze. Charyzma na czwórce, no to dobrze. Tutaj mamy na trójce, więc musimy też dobić do czwórki. Na dwójce mamy ogrodnictwo. No to ogrodnictwo na razie nam tak leży i kwiczy, bo jest zima, więc też tak mało tego możemy robić, bo że jak będzie cieplej, wiosna, lato, będziemy mogli więcej. O, patrzcie znowu. Hej Madison, chyba coś czuję do Simki imieniu Desimore. Myślisz, że warto spróbować? Ten nasz Tiago, słuchajcie, łamacz kobiecych serc. Myślę, dobrze, już nie... Dobrze, myślę... Idź za głosem serca, mu zrobimy. No zobaczymy, no. No co, najwyżej go odbijemy. I trudno. No i wewnętrzna harmonia, dzierganie. No tak to powoli, słuchajcie, pniemy się do przodu co do tych właśnie... naszych umiejętności, też nie wszystko naraz. No i tak, ja może jeszcze z nią też tak pogram sama, albo właśnie na tym live trochę pogramy, trochę podbijemy jej te umiejętności. No, mam nadzieję, ten Tiago, że nam nie ucieknie. No kurczę, o Hector się pojawił, patrzcie. No, Tiago, Kassen, Doda, C2, no i nasza Skyla. No i jeszcze trzy. No! No, ciekawa propozycja. Widzicie, on cały czas do nas tutaj, niby jako przyjaźń, niby te rady, niby to. No, dzisiaj już nie będziemy do niego szli, my go zaprosimy w kolejnym odcinku. Ale no, wiecie, on może też, a może on też to jest jego takie zagranie, że on do nas, naszej tutaj Madi, przybija, wiecie, dzwoni, dopytuje o inne simki specjalnie, żeby ona może była zazdrosna, albo nie wiem, albo żeby mu powiedziała, że na przykład, że właśnie tak jak ona mu mówi, że nie. No. No, jestem ciekawa, o co tutaj z tym Tiago naszym chodzi. Także no, słuchajcie, ja będę kończyć ten odcinek. Nasza tutaj, słuchajcie, nasza tutaj, o, trochę nie w sosie, zrobię jej fotkę. Trochę nie w sosie nasza Madi chyba jakaś. Będzie szła spać, będzie się ogarniać do spania, a ja się z wami teraz żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa. Thank you.